W 10. kolejce spotkań Polskiej Ligi Koszykówki AZS Koszalin Stroje Białe mierzył się przed własną publicznością z Rosą Radą. AZS chciał się przełamać, do tej pory nie wygrał żadnego spotkania przed własną publicznością. Rosa jednak to faworyt rozgrywek i faworyt tego spotkania. Rywalizację rozpoczynamy od rzutu wolnego Darnella Jacksona. W odpowiedzi Ramon Nelson. Chwilę później trafia z dystansu Jakub Zalewski i AZS prowadzi 6-2. Kolejne minuty to rywalizacja punkt za punkt, trafienie Callahana i mamy remis po 8. Cały czas utrzymywała się podobna gra. Tutaj trafia Piotr Stelmach z dystansu i AZS przegrywa różnicą jednego punktu. Końcówka pierwszej kwarty należała do gości. Po trafieniu Zyskowskiego Rosa prowadziła 22-17. Wynik tej kwarty ustala Marcin Nowakowski. Po pierwszej odsłonie Rosa prowadziła 22-19. Drugą kwartę rozpoczynamy od celnego rzutu Callahana. Po udanej akcji Garego Bella Rosa prowadziła różnicą 9 punktów i była to najwyższa przewaga drużyny przyjezdnej. Szybko jednak odpowiada Ramon Nelson. Kolejne trafienie Sokołowskiego i ponownie Rosa na 9-punktowym prowadzeniu. Punkty zdobywa Jakub Zalewski. Stratę do rywali zmniejsza z dystansu Piotr Stelmach. Wynik po pierwszej połowie ustala Łukasz Bonarek celnymi rzutami wolnymi. Rosa prowadzi 37-31. Trzecią kwartę rozpoczynamy od udanej akcji Jakuba Zalewskiego. Seria punktowa akademików zakończona celnym rzutem z dystansu Kennego Manigolta. W tym momencie mieliśmy remis po 38. Na tym nie poprzestali akademicy. Celny rzut za 3 punkty Jakuba Zalewskiego, AZS prowadzi. I kolejna skuteczna akcja akademików, Kenny Manigold. AZS prowadzi 45-40. Rywale jednak szybko się otrząsnęli. Tutaj skuteczna akcja Zyskowskiego i ponownie Rosa na prowadzeniu. Wynik po 3 kwartach ustala Jordan Callahan. W tym momencie Rosa prowadziła 48-47. Już w pierwszej akcji czwartej kwarty Stelmach wyprowadza AZS na prowadzenie. W odpowiedzi Zyskowski. Po efektownej akcji Darnella Jacksona Rosa prowadziła różnicą 5 punktów. Nie miała jednak meczu pod kontrolą. Ciężar gry wziął na siebie Ramon Nelson. Rozpoczynamy jego serię punktową. Po kolejnym celnym rzucie AZS prowadził 56-54. Chwilę później poprawia z faulem Sławomir Sikora. W odpowiedzi Jordan Callahan i ponownie Rosa na prowadzeniu. Na 48 sekund przed końcem Ramon Nelson trafia za 2 punkty i AZS prowadzi 63-62. Zapowiadała się emocjonująca końcówka i tak też było. Akcja Rosy, nie trafia Darnell Jackson. W efekcie piłkę przejmuje Ramon Nelson. I zamiast ją przytrzymać, popędził na kosz rywali i zanotował stratę. Goście mieli okazję do tego, by wygrać spotkanie. Indywidualna akcja Jordana Callahana, jednak świetną interwencją popisał się Ramon Nelson. Piłka dla AZS-u. Ostatnia akcja tego pojedynku. Piłkę do gry wprowadza Jakub Zalewski. Złe podanie, przechwyt Darnella Jacksona. Ten zamiast rzucać bądź podawać,
chwycił piłkę i poprosił o czas. Nie jest to dozwolone w ligach europejskich i w efekcie AZS pokonuje Rosę Radom 63-62.